Szanowni Państwo, przedstawiamy nasz program kolejny. To jest tradycja naszej partii, że mamy programy takie dosyć opasłe. I w związku z tym przedstawienie tego w jednym wystąpieniu, nawet i bardzo długim, byłoby trudne, gdybyśmy chcieli po prostu przejść, jak tutaj proponował nasz wspaniały rzecznik prasowy, po wszystkich punktach, bo naprawdę Tusk ma 100, a my mamy dużo więcej. Mamy więcej. Mamy więcej, no ale ja ich tu nie będę odczytywał. Ja będę mówił o pewnych założeniach tego programu, bo tak naprawdę to jest najistotniejsze. Tym razem pominęliśmy to, co zawsze w naszych programach było, to znaczy analizę postkomunizmu, tego wczesnego i tego późnego, tego już czasów PO-AWS. Jest tylko krótki wstęp wyzwania postkomunizmu. Jeżeli ktoś chce sięgnąć do tamtych analiz, a one są niekiedy dosyć rozległe i sądzę, że ciekawe, to może sięgnąć do programu Dobry czas dla Polski z 2019 roku. Natomiast jest taka sprawa, o której zawsze trzeba mówić i zawsze trzeba przypominać. To są, szanowni państwo, nasze wartości. One pozostają niezmienne. Dla tych spośród nas, którzy byli jeszcze w Porozumieniu Centrum, to też są wartości niezmienne, bo szliśmy przez cały czas, przez te już 30 kilka lat, tą samą drogą, tym samym torem. Ale mimo wszystko to przypomnienie wydaje się konieczne. A więc po pierwsze, godność każdego człowieka. Godność, która nie może zależeć od pozycji społecznej, od wieku, od rasy, od wszystkich tych elementów, które niekiedy, a w historii nawet często, tą godność poszczególnych ludzi różnicowały. My to odrzucamy. Każdy człowiek ma swoją godność i my to szanujemy i będziemy szanowali. Druga wartość to jest wartość ludzkiego życia. To, że to wartość wielka, to sądzę, każdy z nas wie. I to jest dla wielu z nas, sądzę, że dla wszystkich na tej sali oczywiste. Ale niestety nie jest to dzisiaj oczywiste. W wielu krajach jest wiele ideologii dzisiaj bardzo ekspansywnych, które tą wartość życia człowieka podważają. Człowiek ma żyć wtedy, gdy jest zdrowy, silny, gdy mu dobrze, gdy jest szczęśliwy, gdy jest młody, albo przynajmniej względnie młody, a później to może być różnie. My tę ideologię z całą siłą odrzucamy. My też odrzucamy atak na życie bezbronnych. Pamiętając jednocześnie, że kobieta w ciąży, kobieta rodząca ma też pełne prawo do życia, a także do zdrowia. I to prawo musi być, jak to kiedyś mówiono, obserwowane, czyli uznawane. I my je uznajemy. Kolejną wartością, która jest dla nas ogromnie ważna, jest wolność. Wolność, która wiąże się z demokracją. Otóż każdy człowiek musi mieć swoją sferę wolności, sferę, w której może się na różne sposoby, zgodnie ze swoimi zdolnościami, ze swoimi uczuciami, ze swoimi chęciami, ambicjami realizować. Na tym właśnie wolność polega. Nie jest zadaniem państwa, ani zadaniem jakichś grup społecznych, czy nawet pojedynczych osób, by tą wolność odbierać. My tej wolności bronimy, ale ona może funkcjonować realnie tylko w połączeniu z demokracją,
czyli z wolnością, można powiedzieć, partycypacyjną, polegającą na tym, że się po prostu uczestniczy we władzy. Albo bezpośrednio, jak w referendum, albo pośrednio poprzez wybory, poprzez powołanie parlamentu, a na niższych szczeblach rad samorządowych. Dziś jest tendencja do tego, by to kwestionować, by przekazywać władzę różnego rodzaju instytucjom, które są poza jakąkolwiek kontrolą. Nikt ich nie wybiera, nikt im nic nie może zrobić. No, najczęściej to jest tendencja dzisiaj w całej naszej cywilizacji bardzo mocno występująca, tą instytucją są sądy. My tego rodzaju dążenia, wszystko jedno, czy to chodzi o sądy, czy o jakieś inne instytucje, czy jakieś środowiska, jakieś tak zwane elity, odrzucamy. Władza jest w ręku narodu, w ręku społeczeństwa. Po trzecie, czy po czwarte już w tym wypadku, solidarność. Solidarność jest czymś niezwykle ważnym, bo w solidarności chodzi o więź, która łączy ze sobą członków społeczeństwa. Czyni ich empatycznymi wobec siebie, przynajmniej w jakimś stopniu. Oczywiście jest ordo caritatis, porządek miłowania, bliżej jest się z rodziną, przyjaciółmi, dalej ze znajomymi. To jest normalne, ale całe społeczeństwo musi być tą solidarnością jakoś zjednoczone. Ci, którzy je rozbijają, którzy tworzą różnego rodzaju sztuczne podziały, które doprowadzają do czegoś w rodzaju zimnej wojny domowej, odrzucają solidarność. My solidarność przyjmujemy. My odrzucamy kolektywizm, ale odrzucamy także skrajny indywidualizm, który jest przeciwko solidarności. Dalej, proszę Państwa, jest równość. Równość, to znaczy równość wobec prawa, ale chodzi także o równość bardziej realną, o zasypawanie różnic między grupami społecznymi, o to, by nie kwestionować naturalnych różnic między ludźmi, ale żeby starać się jednocześnie o to, by ludzie mieli pełne poczucie właśnie równości, właśnie tej wspólnej podmiotowości w życiu społecznym. To jest niezmiernie ważne, jest związane z zdecydowanym odrzuceniem wszelkiego rodzaju elitaryzmów. Szczególnie tych elitaryzmów, łagodnie mówiąc, źle rozumianych. I wreszcie, proszę Państwa, jest coś takiego jak sprawiedliwość. Można ją różnie ujmować. Dziś najczęściej mówi się, że sprawiedliwość to jest sytuacja, w której każdy otrzymuje te dobra i te prawa, które mu się należą. To oczywiście zależy od różnych konstrukcji społecznych, ale niewątpliwie sprawiedliwość, tak samo zresztą jak równość, jest całkowicie sprzeczna z wszelkiego rodzaju koncepcjami skrajnie liberalnymi, koncepcjami darwinizmu społecznego. Kto silniejszy, ten lepszy. To jest absolutnie dla nas nie do przyjęcia, dlatego że jesteśmy za sprawiedliwością. Ale realizacja tych wartości wymaga także pewnego ładu społecznego. Ładu społecznego, którego centrum, którego podstawą jest rodzina. Rodzina oparta na związku kobiety i mężczyzny. Jednej kobiety i jednego mężczyzny. Rodzina monogamiczna. Można powiedzieć to, co tradycyjnie było uważane za rodzinę.
odrzucamy wszelkie tendencje do tego, by ten fundament naszej cywilizacji, bez rodziny w tym znaczeniu, nasza cywilizacja by nie powstała, najbardziej życzliwa cywilizacja dla człowieka. Otóż odrzucamy wszelki atak na nową rodzinę, twierdzenie, że ona jest źródłem opresji. To jest typowe stosowanie zasady pars pro toto, część zamiast całości. Oczywiście w rodzinach się zdarzają różne rzeczy, wszyscy to wiemy, wszyscy tu jesteśmy dorośli, ale rodzina jako instytucja nie jest źródłem opresji. To jest jedyne miejsce, w którym mogą przyjść na świat i być dobrze wychowane dzieci. Drugą, tym razem wielką zbiorowością społeczną, którą uważamy za niesłychanie ważną, to jest wartością, jest naród. W naszym wypadku naród polski. Odrzucamy te wszystkie ideologie, które dzisiaj w świecie, w Europie funkcjonują, które kwestionują naród. Też uważają go za źródło zła. W Polsce to przybiera specyficzny charakter. To jest mikromania narodowa. To jest już w praktycznym wydaniu pedagogika wstydu. My to wszystko, jeszcze raz powtarzam, zdecydowanie odrzucamy. Naród jest wartością. I my, Polacy, mamy się do czego odwołać. Mamy się do czego odwołać, jeśli chodzi o naszą historię i to we wszystkich jej wymiarach. Była trudna, ale była wielka. Wreszcie kolejna wartość, bezpieczeństwo, rodzina, naród. To wszystko, o czym mówiłem tutaj. Wolność, sprawiedliwość, równość, to wszystko może być wtedy realizowane, może być faktem, jeżeli istnieje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, które można rozumieć bardzo szeroko, począwszy od tego militarnego, wewnętrznego, ale to jest także bezpieczeństwo ekonomiczne, socjalne, gospodarcze w różnym wydaniu, w szczególności energetyczne. To bezpieczeństwo jest konieczne i dlatego, proszę Państwa, dla nas wartością, o której też trzeba tutaj powiedzieć z całą siłą, jest państwo. Bo ono jest naturalną organizacją narodu. One nie tworzy narodu, ale bez niego naród nie może rozwijać, nie może trwać. Czasem jest tak, że jakiś naród nie ma państwa, ale to jest zawsze sytuacja trudna. My byliśmy przez jakiś czas, przez 123 lata, narodem bez państwa. To było straszne doświadczenie, doświadczenie, które nigdy nie może się powtórzyć w żadnej formie, także tej. W której państwo polskie formalnie istniało na mapach świata, było członkiem międzynarodowych organizacji, było w ONZ-cie, miało swoje przedstawicielstwa, swoją politykę, swoje siły zbrojne, swoje szkoły, ale nie było niepodległe. Bo państwo, proszę Państwa, musi być niepodległe, musi być suwerenne. Polska musi być suwerenna. A chyba nikomu na tej sali nie trzeba tłumaczyć, jakie to było państwo. Nie tylko tym starszym, którzy je dobrze pamiętają, ale także tym nawet zupełnie młodym, którzy go zupełnie nie pamiętają, bo się już urodzili po jego szczęśliwym upadku. Otóż tym państwem był PRL.
My PRL odrzucamy, choć nie odrzucamy ludzi, którzy wtedy pracowali, budowali, którzy wtedy na ten sposób, który był w tamtych warunkach możliwy, służyli swojej ojczyźnie. Ich nie odrzucamy. To chcę jasno, bardzo wyraźnie powiedzieć. Szanujemy tą pracę. Szanujemy ten dorobek, chociaż oczywiście w innych warunkach mógłby być nieporównanie większy. I teraz zapytajmy, proszę Państwa, czy władza naszych przeciwników to była władza, która realizowała te wartości? Nie, Szanowni Państwo, nie realizowała. Nie realizowała i co więcej, dążyła do ich ograniczania, nawet jeśli chodzi o tą państwową suwerenność, bo czym było podporządkowywanie się Niemcom, ale także i Rosji. O, widzieliście pewnie Państwo, przynajmniej część z Państwa, film Reset. Widzieliście te niesłychane dokumenty, te fakty, które pokazują, że moje słowa sprzed lat, które wywołały takie oburzenie, taką kampanię, te wszystkie listy protestacyjne ministrów, byłych ministrów spraw zagranicznych, nie ma, a część z nich okazała się współpracownikami Służby Bezpieczeństwa, jaki to ja fatalny, oni to często określali, błąd popełniłem, mówiąc, że mamy tutaj do czynienia przynajmniej z elementami kondominium. A tak po prostu było. I w tym kierunku Donald Tusk szedł całkowicie świadomie, w imię swoich interesów. Dziękuję, proszę Państwa, dziękuję. Dziękuję bardzo. No ale co z tego, tej wiedzy, z tego napięcia między rzeczywistością tworzoną przez naszych przeciwników, a naszymi wartościami mogło wyniknąć? Mógł wyniknąć tylko plan ich utrzymania, wzmocnienia, uczynienia niepodważalnymi, ich realizowania w życiu społecznym. I myśmy taki plan podjęli. Niektórzy uważali z różnych względów, że to praktycznie niewykonalne, niemożliwe. Mylili się. Myśmy podjęli, tak to jest określone w programie i nie bez powodu, 8 wielkich polityk. 8 wielkich polityk. Dlaczego wielkich? To chodzi o ich wymiar merytoryczny, ale także o ich wymiar finansowy. Bo tą polityką matką, która umożliwiła wszystkie inne, była wielka reforma finansów publicznych. Doprowadzenia do tego, że je radykalnie uszczelniono, że ten wypływ środków publicznych został w wielkiej mierze, bo ciągle nie w 100%, ale w bardzo wysokim procencie, okiełznany. To była podstawa do innych działań. Po pierwsze, do tego, co znacie, to zna cała Polska. Wielka polityka społeczna. Symbolem jest 500+, ale tego było nieporównanie więcej. Po drugie, i to też jest związane, a w szczególności związane z tą równością, o której tutaj mówiłem, wielka polityka lokalna. To wielkie wsparcie dla Polski lokalnej. Wielka polityka rozwojowa. Stworzenie nowych instytucji, takie jak PFR, umocnienie z tych już istniejących, jak BGK. No i oczywiście także wysiłek budżetowy po to, żeby ten rozwój został wyraźnie podtrzymany,
umocniony. To jest, proszę Państwa, ogromnie istotne. Bardzo istotne. Została podjęta także wielka polityka bezpieczeństwa. Wielka polityka bezpieczeństwa, która ma chronić Polskę przed tym, co najgorsze, przed wojną. Pozwólcie może łaskawie skończyć. Podjęta została także, bo przyszły kryzysy, przypłynęły te czarne łabędzie w postaci COVID-u, w postaci wojny, inflacji. Wielka polityka antykryzysowa. Ona byłaby niemożliwa w poprzedniej strukturze bez tej reformy finansów publicznych i przyniosła sukces. Podjęta została także, proszę Państwa, wielka polityka kulturalno-oświatowa. Ta polityka, która miała służyć na różne sposoby, bo inaczej w sferze kultury, a nieco inaczej w sferze oświaty, umacnianiu naszej świadomości narodowej, odrzuceniu pedagogiki wstydu, budowaniu dumy i jednocześnie także jej elementem była polityka lokalna. Była polityka lokalna, bo ona także łączyła się ze wzmocnieniem tego wszystkiego, co chcemy wzmocnić, to znaczy wzmocnieniem naszego narodu. I tą politykę też trzeba traktować jako wielką. Jej elementem była reforma oświaty. Wreszcie, Szanowni Państwo, podjęto także wielką politykę w sferze wsi i rolnictwa. Na to składały się zarówno działania wobec rolnictwa, jak i w dużej mierze polityka społeczna i polityka lokalna. Dopiero jak to wszystko połączyć, to można zobaczyć, jak wielkie środki zostały przekazane do Polski lokalnej. Powtarzam, z różnych tytułów, ale dlatego mamy prawo i tą politykę w ten sposób nazwać. I te polityki doprowadziły do zmiany. Oczywiście można postawić pytanie, czy ta zmiana była dostateczna, czy wszystko się nam udało. Nie, w ciągu 8 lat do końca tej sytuacji, którą tutaj budował najpierw komunizm, a później postkomunizm, zmienić nie było można. Przed nami nowe zadania, wielkie zadania, ale został uczyniony nie jeden krok, tylko bardzo wiele kroków w tej drodze, która nas prowadzi do ostatecznego odrzucenia złej przeszłości i budowy czegoś naprawdę nowego, nowej Polski, zupełnie innej, nowoczesnej, silnej, silnej pod każdym względem. Ja się, proszę Państwa, nie będę tutaj posługiwał jakąś wielką ilością liczb. Jest taka broszura, która pokazuje, no może pan premier w swoim wystąpieniu też, bo ma nieprawdopodobną pamięć. Tak, tak, ma. się tym posłuży, ale parę liczb podam. Najpierw jedną, taką, która sądzę każdemu, ale mnie na pewno sprawiła szczególną satysfakcję. To jest sprawa dzieci. Początek naszych rządów.
30% dzieci w sferze zagrożenia nędzą. Koniec, czy prawie koniec tego ośmiolecia, bo nie naszych rządów oczywiście. Według danych organizacji autoryzowanej przez Eurostat, a więc danych zewnętrznych, zmniejszyliśmy to w zeszłym roku do 4,2%, a są już dane z tego roku pierwsze do 3,2%. I z końcówki. I szanowni państwo, z końcówki państw Unii Europejskiej, czy nawet nie pamiętam OECD, przeszliśmy do ścisłej czołówki, a te 3,2 to może w ogóle oznaczać ex aequo pierwsze miejsce. Ale są i inne liczby. Osiągnęliśmy 80% poziomu przeciętnego Unii Europejskiej. Naprawdę idziemy szybko do wyrównania. Osiągnęliśmy jeszcze więcej, bo 86%, jeżeli chodzi o poziom życia, konsumpcję. Dzięki czemu? Dzięki wielkiej polityce społecznej. Osiągnęliśmy w tych trudnych latach dwa wielkie kryzysy. Na koniec roku można liczyć 34% wzrostu PKB. W tamtym ośmioleciu, gdzie był tylko jeden lekki kryzys, w Polsce lekki kryzys, gdzie, proszę państwa, oni wchodzili w swoje rządy, można powiedzieć, w momencie wielkiego rozpędu gospodarczego. Bo przez lata naszych rządów 2005-2007 to było około 7% wzrostu rocznie, a więc wielki rozpęd. I to szło dalej. I rok 2008 przyniósł nieco mniej, ale w dalszym ciągu bardzo dużo. I to jest niemała część tych 24%. To tylko 24%. A my wśród tych ogromnych trudności 34%. I to naprawdę dobrze zapowiada na przyszłość. Bo jeżeli jakieś fatalne wydarzenia, jakieś nowe kryzysy nie pojawią się w nowym ośmioleciu, to, szanowni państwo, da się, jeśli nie osiągnąć pełnej setki, to w każdym razie być bardzo blisko, a może nawet i pełną setkę. Wystarczy, żebyśmy tylko o parę dziesiątych procent zwiększyli roczny wzrost w porównaniu z tym okresem. A przecież mieliśmy tutaj rok zatrzymania. Ze względów od nas niezależnych, ale taki rok był. Nie cofaliśmy się, ale żeśmy się zatrzymali. No i ten rok też nie jest pod tym względem najłatwiejszy, też z obiektywnych od nas niezależnych względów. Ale jeszcze w tym roku nastąpi poprawa. Więc, szanowni państwo, naprawdę to, co się wydawało wielu Polakom niemożliwe, staje się możliwe. Ta obecna pozycja gospodarcza, jeżeli chodzi o PKB, oczywiście liczone siłą nabywczą, czyli w sposób realny, jest najwyższe w naszej historii w porównaniu z zachodnią Europą. Nigdy żeśmy dotąd takich wartości nie uzyskali. A sukcesy w bardzo różnych dziedzinach, no na przykład w produktywności, bardzo szybki wzrost. Czy jeżeli chodzi o rozwój w tym najtrudniejszym okresie od 19 roku do 22 też mieliśmy przeszło 11% wzrostu i to jest naprawdę jeden z najlepszych wyników w Europie, a jeżeli chodzi o te duże państwa europejskie, nie różnego rodzaju raje podatkowe, to jest to wynik najlepszy. I jeszcze o jednym wspomnę. Doszliśmy do 3% PKB na rodzinę i to też nam daje w tych klasyfikacjach, w tym wypadku szerszych nawet nie z OECD, bardzo wysokie miejsce. Jeżeli pominąć Chile, które jest w specyficznej sytuacji, rządy skrajnej lewicy po rządach skrajnych liberałów, trzeba te rodziny
wspierać. To jesteśmy bardzo, bardzo blisko tych, którzy są na pierwszym czy drugim miejscu. My bodajże jesteśmy na czwartym. Krótko mówiąc, a może na piątym, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Krótko mówiąc, naprawdę idzie to w dobrą stronę. I teraz jest pytanie, co zrobić? Co zrobić, by ten skrajnie niesprawiedliwy i skrajnie nieefektywny system, którym był postkomunizm, został ostatecznie zmieciony z powierzchni ziemi? Otóż, pomijając już inne działania, ja mówię tu o sferze społeczno-gospodarczej, trzeba przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że dziś u progu tych nowych, mam nadzieję, 8 lat, jesteśmy w troszkę innej sytuacji. Drugie reformy finansów publicznych o takiej efektywności już przecież nie przeprowadzimy. Co to oznacza? To oznacza, że będziemy musieli szukać i szukamy już w naszym programie nowych źródeł naszej gospodarczej efektywności, naszego wzrostu. Po pierwsze, i to widać w tym porządku, w jakim zostaje przedstawiony ten program, odwołujemy się do rezerwy instytucjonalnej, czyli do naprawy państwa. I są na samym początku takie dwa punkty. Ustrój, tam jest o tej naprawie, ale także demokratyzacji państwa. To też jest pewien zasób, także w sferze gospodarczej, ale także do reformy wymiaru sprawiedliwości. I wreszcie sprawy państwa zamykamy jeszcze kwestiami bezpieczeństwa, ale to można powiedzieć jest ta tradycyjna dziedzina. Sprawy społeczne umieszczamy tym razem aż w trzech punktach. Finansowe zabezpieczenie rodziny, kwestie mieszkaniowe, bo tutaj jest bardzo dużo nowych pomysłów, a przede wszystkim ten zasadniczy, że musimy postawić na popyt, przepraszam bardzo, na podaż, a nie na popyt. Bo popyt łatwo wzmóc, tylko z podażą jest gorzej, bo tu są różnego rodzaju układy. I my chcemy zlikwidować tą patodeweloperkę. Chcemy zlikwidować to wszystko, co jest w tej sferze patologią i co według obliczeń kosztuje Polskę przeszło 84 miliardy złotych rocznie. To jest otwarcie na załatwienie w końcu w Polsce spraw mieszkaniowych. I tam, proszę państwa, jest jeszcze też służba zdrowia, traktowana w poprzedniej części programu jako element polityki społecznej, a tutaj umieszczona oddzielnie z wielkim znaczeniem profilaktyki. Ja pozwolę sobie tutaj na taki pomysł. Może on jest niewłaściwy, może on jest nierealny. Nie jestem w końcu specjalistą od tej dziedziny. Ale na różne dobre pomysły ze strony Ministerstwa Sportu trochę brakuje środków. A środki na służbę zdrowia będą gwałtownie zwiększane. A przecież profilaktyka jest niesłychanie wręcz ważną dziedziną, jeżeli chodzi o to, żeby nie tylko leczyć, ale także zapobiegać chorobom. Żeby nasze społeczeństwo było silniejsze, bardziej odporne na różnego rodzaju zmiany, żeby ten czas starości, który zawsze jest związany z chorobami, przychodził później. I może warto się zastanowić, czy troszeczkę tutaj ja nie chcę wyprowadzać z równowagi przedstawicieli służby zdrowia, ale czy tutaj troszeczkę nie można by zrobić jakiś kombinacji, bo naprawdę niektóre pomysły w tym programie są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ale oddzielnie, szanowni państwo, potraktowaliśmy także jeszcze inne problemy. Takim problemem jest cyfryzacja. To jest potężny zasób. To jest bardzo wielki zasób i ta cyfryzacja ma naprawdę ogarnąć całą Polskę.
ona dzisiaj, można powiedzieć, dzięki pracy ministra Cieszyńskiego, bardzo dobrej pracy, bardzo się posunęła. Ale po 8 latach Polska ma być krajem scyfryzowanym. Z jednym zastrzeżeniem. Będziemy bronić gotówki. Gotówki jak niepodległości. Bo brak gotówki to, proszę Państwa, bardzo trudna sytuacja w razie jakichś kryzysów, jakichś ataków, ale to także oddanie w ręce grupy ludzi kontroli nad innymi. Jedno kliknięcie i człowiek nie ma pieniędzy. Jest w beznadziejnej sytuacji. Do tego nie wolno dopuścić, ani teraz, ani za 100 lat, jeżeli chcemy żyć w tej cywilizacji. Wielkim zasobem jest też potraktowana tym razem, wspólnie, polityka kulturalno-oświatowa. A w szczególności ten element, który jest już wskazany w rozdziałach, mianowicie intelektualne zasoby młodych Polaków. Otóż młodzi Polacy, jak wykazują badania, nie nasze, tylko europejskie, a często nawet światowe, OECD, są w wielkiej mierze ludźmi zdolnymi. Jeżeli chodzi o tak zwane asy matematyczne, to jesteśmy w Europie ex aequo z Holendrami, Estończykami na pierwszym miejscu. Wśród 15-latków. Ale my, proszę Państwa, nie możemy tego gubić. Już za głębokiego dosyć komunizmu pisano o tym, że sito gubi diamenty. Tylko wtedy ci, którzy to pisali, pewnie nie wiedzieli, a ja na skutek miejsca, w którym pracowałem, w Zakładzie Badań nad Szkolnictwem Wyższym, wiedziałem, że po cichu, bez jakiejkolwiek ostentacji, bez mówienia o tym opinii publicznej, trwa walka z tak zwanym talentyzmem, czyli z opieraniem się o ludzi bardzo zdolnych. No, można powiedzieć, zamówieniem, wiadomo skąd musiało przyjść wtedy. Z Moskwy, to był początek lat 70. Otóż my dzisiaj musimy stawiać na te talenty, bo to jest w tej chwili nasz największy zasób, jeżeli chcemy zbudować super nowoczesną gospodarkę, taką ze sztuczną inteligencją, jeżeli chcemy w tym uczestniczyć, także podmiotowo, nie tylko ściągać ją z zewnątrz. Oczywiście my to robimy, ściągamy, są wielkie inwestycje, 17 miliardów dolarów w ostatnim roku obliczeniowym, 2022, w tym wiele inwestycji bardzo nowoczesnych. Ale musimy być tutaj też sami bardzo silni. I to jest droga, która jest otwarta, tylko trzeba nią pójść. I plany zmian w oświacie, tych już wprowadzonych i tych, które mają być wprowadzane, właśnie ku temu prowadzą. A to ma być wspierane także. I powtarzam. Wielkim zasobem jest także polityka energetyczna. Transformacja. Oczywiście z zachowaniem węgla. Czy Państwo wiecie, że w 2022 roku wydobyto na świecie 8 300 000 ton węgla i że to jest albo najlepszy, albo jeden z dwóch najlepszych wyników, jeżeli chodzi o wydobycie węgla w historii, bo być może w 2014 roku, 2014 było jeszcze więcej. Czyli krótko mówiąc, zachowując tą podstawę naszego bezpieczeństwa, musimy jednocześnie dużo inwestować w energię atomową i w różne rodzaje zielonej energii. I to jest bardzo silna dźwignia rozwojowa. Musimy z niej korzystać. To też jest nasz zasób. Wielkim zasobem wzrostu gospodarczego jest też polityka infrastrukturalna. Szanowni Państwo, mamy jeszcze sporo, naprawdę sporo, chociaż bardzo wiele zrobiono. Bardzo wiele zrobiono, panie ministrze. Drogi Andrzeju. Ale musimy bardzo wiele zrobić.
na w centrum jest CPK. To jest ten mechanizm, który może Polskę uczynić bardziej otwartą, bardziej atrakcyjną i sam w sobie, można powiedzieć, ciągnie Polskę do przodu. To są te zasoby, do których musimy się odwołać. Ale jest jeszcze jedna sprawa, sprawa rolnictwa. A ta sprawa łączy się ściśle, zresztą jak i wiele innych spraw, ze sprawą wody. Mamy oddzielny rozdział na temat wody, bo to jest naprawdę wielka sprawa w Polsce i wielkie niebezpieczeństwo. Musimy zapobiec suszom, musimy zapobiec pustynnieniu i to jest zaplanowane. Na to trzeba będzie wydać dziesiątki miliardów złotych, ale to jest całkowicie możliwe poprzez odpowiednie przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o zbiorniki wodne, tak zwane ostrogi przy rzekach i wreszcie 50 tysięcy kilometrów rowów melioracyjnych. To trzeba zrobić i nie wiem, czy skończymy w te 8 lat, chociaż bardzo bym chciał, ale na pewno bardzo zaawansujemy. Szanowni Państwo, ja przez cały ten czas mówiłem o kwestiach społeczno-gospodarczych przede wszystkim, chociaż gdzieś u ich podstaw są nasze wartości. I wspomniałem także o tym, że państwo musi być suwerenne. Przez cały czas, przez całe to ośmiolecie prowadziliśmy politykę, która zmieniała status Polski. Politykę zagraniczną, bardzo energiczną, w szczególności za czasów obecnego ministra spraw zagranicznych, obecnego tutaj Zbigniewa Raua. Ale oczywiście ogromny udział miał w tym także premier. No i chociaż to nie jest już polityka związana z partią, ale muszę tutaj wspomnieć o panu prezydencie. Ta polityka... była realizacją naszej racji stanu. Po pierwsze właśnie oderwania się od tej pozycji państwa zależnego, państwa klienta, bo to była pozycja, której pragnął Donald Tusk, bo tylko dzięki niej mógł osobiście awansować, a nic poza osobistym awansem go nie obchodzi. I to się, proszę Państwa, udało. Nas w tej chwili różni nie lubią, ale wszyscy wiedzą, że jesteśmy zupełnie niezależnym podmiotem politycznym. Jesteśmy suwerennym państwem. I działamy na wszystkich kierunkach, które są potrzebne. Które są potrzebne właśnie po to, by tą pozycję utrzymać, ją wzmacniać i by ta ostatnia część naszego programu, taka, która do tej pory nie występowała, taka wizja na kolejne dziesięciolecia była realna, bo w tej wizji Polska jest naprawdę państwem ciężkiej wagi. To jest wizja postępu gospodarczego, super nowoczesnej gospodarki, właśnie opartej o polskie mózgi. I to jest, proszę Państwa, także wizja odzyskiwania Polski. Bo my, Polacy, poprzednie pokolenia, ale dotyczy to także i naszego, i tych wszystkich innych, tych najmłodszych, nie mamy bardzo wielkiej części naszego dorobku, dorobku poprzednich wieków. To zostało zniszczone i nie wszystko da się odzyskać, ale wiele da się odzyskać, proszę Państwa. Już to przecież zaczęto, choćby te sprowadzanie dzieł sztuki, choćby sprawa zabytków, ale to musi, kiedy będziemy już znacznie bogatsi, kiedy będziemy już na poziomie wysoko rozwiniętych, tych najwyższych, najwyżej rozwiniętych państw europejskich, a to po 8 latach jest zupełnie możliwe, rozpocząć politykę taką
na znacznie większą skalę, odbudować po prostu to wszystko, czy może prawie wszystko, co zostało zniszczone. Począwszy od kamienic, poprzez pałace, zamki, dwory, czasem nawet dworki. No, oczywiście nie po to, żeby tam dawni właściciele mieszkali. A dlaczego, to zaraz Państwu powiem. Bo nic przeciwko nim nie mam. Ale powiem o czymś na koniec. Otóż to odzyskiwanie Polski to jest nic innego jak nasz cel ostateczny. I wedle badań mieszczących się dzisiaj w oczekiwaniach, w marzeniach wielu milionów Polaków, chcemy, by cały nasz naród został nobilitowany. I chcemy takiej Polski, która będzie mogła powiedzieć: nasi wrogowie próbowali nas zniszczyć i to im się całkowicie nie udało. To jest nasz cel. Ale jedna sprawa, o której muszę powiedzieć na końcu, chociaż zaczynałem od tego także. Szanowni Państwo, myśmy nie wygrali jeszcze tych wyborów. Wy nie patrzcie, proszę Państwa, na sondaże, nie patrzcie w swoje serce, bo każdy w sercu ma zwycięstwo, wiadomo. Patrzcie zimną głową. Musimy walczyć. Wygrywa się ciężką pracą. Do ostatniego dnia, do końca. Zwyciężymy, proszę Państwa, jeżeli przekonamy wielu nieprzekonanych, jeżeli wielu wahających się nas poprze, bo takich jest jeszcze ciągle bardzo dużo. Różne są dane z różnych badań, nie będę ich przytaczał, ale naprawdę to jest duża grupa. Musimy ich przekonać naszymi dokonaniami, naszą wizją na najbliższe 8 lat, naszą tą wielką wizją na odleglejszą o dziesięciolecia przyszłość. No i wreszcie poważnym, spokojnym, bez używania jakichś wulgaryzmów, bo to jest, jeżeli chodzi o nas, wykluczone. Już bardzo dawno, wiele lat temu mówiłem, w knajactwie z nimi nie wygramy. Musimy być kulturalni, bo jesteśmy kulturalni. Tak jak oni niestety nie są. Ale szczerze im życzę, żeby się poprawili. I dopiero, proszę Państwa, jeżeli tą pracę wykonamy, to będziemy mogli 15 października spokojnie czekać na wynik wyborów. I później podjąć ten ogromny ciężar, bo to jest ciężar realizacji tych wszystkich przedsięwzięć, o których mowa jest w programie. Naprawdę jest ich tutaj mnóstwo. Naprawdę tych punktów jest ogromna ilość i trzeba będzie to konsekwentnie wykonywać. Czy stać nas na to, proszę Państwa? Stać nas na to, ja jestem o tym pewien. Jestem tego pewien i dlatego, proszę Państwa, jeszcze raz na koniec. Zwyciężymy? Dziękuję bardzo.
Tak, tak, proszę Państwa, bardzo ważne wystąpienie naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, ale mamy jeszcze bardzo ważną informację, którą zostawiliśmy sobie na koniec, taki mały rodzynek. Ja może pana premiera zaproszę do nas, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zapraszamy jeszcze raz, burza oklasków, panie. Bo chcieliśmy w szczególnym momencie dokonać odsłonięcia naszego programu całościowo. Wspólnie z panem prezesem. Dokładnie tak. 8 punktów programowych i ten jeden, jedyny najważniejszy. Proszę państwa, miało być ogólnie, no ale sztab każe. Więc 800 plus to już państwo znacie, to Zula. Znacie. Bezpłatne autostrady, co jeżeli chodzi o państwowe już się udało, jeżeli chodzi o prywatne uda się nie tak długo, też państwo znacie. Bezpłatne leki dla seniorów od 65 roku życia i dla młodzieży od 0 do 18. To już państwo znacie. Piękny pomysł, to znaczy przyjazne osiedle. Naprawdę to wielki problem w Polsce. Ciepły, dobry posiłek w szpitalu. Wydawałoby się, że nie takie najważniejsze, ale naprawdę bardzo ważne. Lokalna, trzeba powiedzieć, polska półka. W każdym sklepie 2/3 lokalnych wyrobów, warzyw, mięsa, mlecznych wyrobów, pieczywa. To też, szanowni państwo, na pewno znacie. Proszę państwa, bon dla młodzieży szkolnej do zwiedzania Polski, bo ten program był, no ale niestety właśnie troszkę różnicował uczniów. To znaczy różnicował na tych, których rodzice mają pieniądze i tych, którzy pieniędzy mają dużo mniej. W tej chwili wszyscy będą mogli z tych jedno-dwudniowych wycieczek korzystać. To naprawdę bardzo ważne. I wreszcie, proszę państwa, sprawa, która stawała już w roku 80. W roku 80. w porozumieniach sierpniowych była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, bo już 43 lata przeszło, minęło od podpisania tych porozumień. No ale dzisiaj mogę powiedzieć, z radością. 38 lat dla kobiet, 43 dla mężczyzn. Proszę państwa, to jest wynik długiej pracy, rokowań rządu. Tutaj chcę podziękować panu premierowi, pani minister pracy, innym, którzy uczestniczyli w tych rokowaniach. No, udało się. Udało się dla wielu ludzi bardzo ciężkiej pracy. To ważne, proszę zwrócić uwagę, że jest wiele pań, które zaczęły pracować mając 18 lat, czyli po 38 to będzie 56. Wielu mężczyzn zaczęło w tym samym wieku pracować. No później zwykle byli ci starsi oczywiście w wojsku, ale to się liczy do stażu pracy. Czyli 43 lata to będzie 61, 62, no bo to mogło być 18-19 lat. Więc to dla tych ludzi jest pewna propozycja. Nie przymus, żeby było jasne, bo każdy może pracować do 67 roku życia, ale pewna propozycja. I sądzę, że wielu na tą propozycję czekało. Także pozwolę sobie i to przedstawić, chociaż
miałem mówić ogólnie. Dziękuję bardzo.